Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem piwo z browaru Burning Sky i jest to Barley Wine. 9,5%. Bardzo ładna etykieta, taka czarno-złota. Jest to niefiltrowane i niepasteryzowane piwo. Może zawierać osad. No i rzeczywiście zawiera. Tutaj jak popatrzymy, się uzbierało już na dnie troszeczkę. Piwo jest, jak widzicie, bursztynowe w kolorze i zamglone. Piana niewielka, z taką złamaną bielą, troszkę idącą już pod ten bursztyn. Ogólnie bardzo ładnie wygląda. Co tu jeszcze możemy się dowiedzieć? Składniki: woda, słód jęczmienny, dekstroza, chmiele to Chinook, Cascade i Centennial, no i oczywiście drożdże. No i tyle tutaj wiemy. Przejdźmy do piwa. Aromat nie jest może bujny, ale przyjemny, taki słodowy, z lekką nutą karmelu. Troszkę takich cytrusów jest i sporo, bym powiedział, sosny. Tak, żywica. Może taka, takie pomarańcze jakieś. Ale to naprawdę na niskim poziomie wszystko jest. Bardziej słodowość czuć. Dobrze, to przejdźmy do smaku. Wasze zdrowie. No rzeczywiście jest słodowe, pełne. Z niewielkim nasyceniem. Bardzo ładnie się je sączy. Od razu uderza to, że jest spora doza goryczki, ona jest taka właśnie żywiczna, z odrobiną grejpfruta. Poza tym jest to bardzo przyjemne, delikatne piwo, które w smaku troszkę przypomina taką angielską marmoladę z gorzkich pomarańczy. Mamy takie słodko-gorzkie nuty z pomarańczowym akcentem. No, bardzo fajne rzeczywiście. Ono troszkę mi przypomina takie pełne, podwójne double IPA sprzed lat, które były naprawdę porządnie nachmielone i na goryczkę, i na aromat. No tutaj jest ta goryczka rzeczywiście fajna i to pełne ciało. No co prawda aromat już nie jest aż taki bujny, ale tak, to tak jakbym pił coś takiego jak z Brewdoga, powiedzmy Mr. President. Kiedyś to po prostu było Tesco Finest, a później zrobił się Mr. President z Brewdoga. Ale tak, pełne, mięsiste ciało, fajna goryczka. No troszkę zabrakło aromatu, ale ogólnie rzecz biorąc bardzo dobre piwo. Naprawdę przyjemne w odbiorze, takie do zrelaksowania się i popijania sobie po małym łyczku. Powolutku. Z przyjemnością. Bardzo fajne, warto spróbować. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, tak jak podoba mi się to piwo. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał każdy nowy film na kanale, także będziecie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. Wasze zdrowie. Cheers. Ah.